W dzisiejszym materiale dowiemy się, jak dodawać ułamki zwykłe, ale tylko te, które mają ten sam mianownik. Przechodzimy do zadania pierwszego. Zadanie polega na dodaniu 3/8 do 1/8. I ten pierwszy przykład zilustrujemy sobie na tych oto równo podzielonych okręgach i mam na jednym 3 kawałki z 8, na drugim 1 kawałek z 8. Jeśli sobie policzymy, ile tych kawałków zostało ozdobionych, czy to na pomarańczowo, czy na zielono, to doliczymy się 4 sztuk, czyli 4 zostały pokolorowane z 8. Bo każde koło było podzielone na 8 kawałków. W dodawaniu ułamków o jednakowych mianownikach ważne jest, aby ten mianownik zrobić kopiuj i wklej. Przepisujemy go po prostu. To jest tak drogą wstępu. Teraz przejdźmy do kolejnych przykładów, gdzie już tego rysunku pomocniczego nie będzie. Mamy 9 dwudziestych, dodać 8 dwudziestych. 9 dodać 8. Nie bez przyczyny górna część ułamka nazywa się licznikiem, bo pomaga nam liczyć. Będziemy dodawać 9 i 8, a jeśli chodzi o mianownik, jest taki sam, jest to 20, robimy kopiuj, wklej, przepisujemy go po prostu. 9 dodać 8, mamy wynik 17, mianownik, kopiuj, wklej. I mamy wynik dodawania 17 dwudziestych. Kolejny przykład. Mamy 17 i do tego dodajemy 6. Mianownik robimy tak samo, czyli kopiuj, klej. Teraz dodajemy w liczniku nasze liczby. Wychodzi nam 23. A mianownik robimy kopiuj, klej. Kolejny przykład. Do 38 dodajemy 21. Mianownik kopiuj, klej. Czyli przepisujemy. Dodajemy sobie 30 i 28 i 1. I wychodzi nam 59. 0,7, bo mianownik przepisujemy bez zmian. A co w takim razie, kiedy tych ułamków będzie nieco więcej, na przykład 3? Możemy po kolei dodawać, a możemy dodawać sprytnie. Czyli 7 dodam sobie z 3, a na końcu dodam 8, bo dodawanie, jak dobrze wiecie, jest przemienne i to nie ma znaczenia, w jakiej kolejności wykonam to działanie. A mianownik kopiujemy i wklejamy. Tutaj po dodaniu mamy 10. Jeszcze dodamy 8 i wychodzi nam 18 30. I na koniec 20. 1, 19 i 8. Dodajemy, a mianownik przepisujemy. I po dodaniu 20 i 10 mamy 30, 40 i 8 to 48 50. Dodatkowo możemy stwierdzić, że każdy wynik, który pojawił się w tym zadaniu, prezentuje ułamek właściwy. Ułamek właściwy charakteryzuje się tym, że jego licznik jest mniejszy niż mianownik. To też jest drogą takiego drobnego przypomnienia.